Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery. A dzisiaj czekają nas mecze z Hertą Berlin i Borussią Mönchengladbach. Czyli dwa mecze w Bundeslidze. W ligowej tabeli zajmujemy szóstą lokatę, mamy małą przewagę nad siódmą Kolonią, ale do drugiej Borussii Dortmund też nie mamy wcale dużej straty, więc możemy spokojnie walczyć nawet o podium w tym sezonie. Gramy u siebie, nie chcemy zawieść kibiców, czyli chcemy odnieść zwycięstwo. Zaczynajmy ten mecz! I wznowimy grę od autu. Przy piłce jest teraz Bachui. Bachui decyduje się chyba na jakąś indywidualną akcję, no chyba że odegra, odgrywa. Holdby, Adrian Halilowicz odgrywa do Adriana, a ten zdobywa przepiękną bramkę. Po prostu majstersztyk, coś niesamowitego, jak Hiszpan uderzył w tej sytuacji. No to jest po prostu... No, nie da się tego określić jakoś słowami, to jest po prostu przepiękne uderzenie, które trzeba jeszcze raz zobaczyć w powtórce. No lepiej nie mógł tego uderzyć bramkarz Herty, bez szans na jakąkolwiek interwencję, a my prowadzimy w tym spotkaniu 1-0. I chcemy szybko podwyższyć nasze prowadzenie. Sakai, Ekdal. Dobrze odgrywa do Adriana, świetna seria podań tutaj HSV. Holdby dojrzał Adriana, a ten zdobywa drugą bramkę, też przepiękną. Kapitalne uderzenie z lewej nogi Hiszpana. No to jest po prostu jego dzień. Może jeszcze hat-tryka zdobędzie, kto wie, jest bardzo dużo czasu. Tutaj świetna asysta Holdbiego i uderzenie Adriana. No perfekcyjne, bramkarz tego nie mógł wyjąć, choćby chciał. Kraft kapituluje po raz drugi w tym spotkaniu. Jak widzimy, chcą odpowiedzieć gracze Herty Berlin, Baum Johan. Dobrze dojrzał tutaj Skjelbreda, Norwek ładnie tutaj utrzymuje się przy piłce i odgrywa do Lustenbergera. Ten ma szansę, broni to. Jest jeszcze drugi strzał, ale Dżuru spokojnie odbija tą piłkę. Holdby, ładne utrzymanie się przy piłce i odegranie na skrzydło. Kostić, Adrian, Halilowicz. Odgrywa do Adriana, zobaczmy co hiszpański magik wymyśli w tej sytuacji, podaje. Ekdal Halilowicz, no to jest po prostu jego występ. Hat-trick! No to są po prostu przepiękne gole Hiszpana. No co nie dotknie dzisiaj to gol i to co następny to piękniejszy. Zobaczymy czy na trzech bramkach się zatrzyma, oby nie. Kraft kapituluje po raz trzeci i mam nadzieję nie po raz ostatni w tym meczu. Jest kolejna szansa dla Herty, Skjelbred. Ładnie tutaj odgrywa do Lustenbergera, Lustenberger na skrzydło. Tutaj jest Zoller. Zoller wbiega w pole karne, zagrywa! Ale Spachić ładnie wybija tą piłkę, daleko fałd. Świetna interwencja Bośniaka. Ibisewicz, dobrze utrzymuje się przy piłce, odgrywa Brooks. Widzę, rzucają wszystkie siły do ataku, Kalu. Salomon Kalu centruje na Zollera, a ten niestety zdobywa bramkę. Mój błąd, niepotrzebnie wychodziłem tak daleko od bramki. Powinienem zostać na linii, prawdopodobnie ten strzał bym odbił. No ale za głupotę się płaci, przelobował mnie tą główką i Hertha zdobywa. No bramkę honorową na razie, a na pewno będą walczyć o bramkę kontaktową. Prowadzimy w tym spotkaniu już tylko 3-1. Jak widzimy, HSV chce szybko odpowiedzieć na bramkę Herty. Tutaj ładnie utrzymuje się przy piłce Waldschmidt, zagrywa w pole karne, Hunt jest w polu karnym, podaje do Holdbiego, a ten na 4-1, błyskawiczna odpowiedź. Hertha jeszcze nie zdążyła się przestać cieszyć ze zdobycia bramki, a już tracą następną. Tutaj bardzo ładne wykończenie Holdbiego, ale w tej sytuacji, nie oszukujmy się, nie mógł się pomylić. I koniec spotkania, zwyciężamy 4-1, bardzo pewne zwycięstwo. Szkoda tylko tej straconej bramki, no ale mówi się trudno i gra się dalej. Jak widzimy, gracze Herty załamani, no ale nie ma się im co dziwić zbytnio. Tutaj jak widzimy, Adrian dostaje piłkę, hat-trick, 4 strzały, 3 bramki, cóż więcej chcieć, fenomenalna skuteczność Hiszpana i naprawdę przepiękne trafienia, przy których Kraft był bez jakichkolwiek szans. Jeden strzał złapany, jedna bramka stracona. Dość średnia ocena. Tutaj powinna być... Nie ma żadnej interwencji, jest tylko stracona bramka, którą możemy zobaczyć. Tutaj wrzutka Salomona Kalu. No i dobry lob z główki, taka prawda. Gdybym został na linii, może odbiłbym ten strzał, no ale przy wyjściu nie miałem jakichkolwiek szans. No i za głupotę się płaci, taka jest prawda. No i tym razem zapłaciłem najwyższą cenę, czyli utratę bramki.
Mam nadzieję, że w następnym meczu nie popełnię takiego błędu. Trzeba się uczyć na swoich błędach i wyciągać z nich jakieś wnioski. Nie będę już tego drugi raz oglądał, przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o statystyki meczowe, to zasłużone zwycięstwo. HSV, niby Hertha oddała jeden celny strzał, ale ja tam jeszcze widziałem przynajmniej jeden strzał Lustenbergera, więc te statystyki muszą trochę przekłamywać rzeczywistość. Zawodnikiem meczu Adrian, nota 10-0, nie mam pytań. Jedna moja interwencja, 3 Krafta, przeciętny występ obu bramkarzy. Przejdźmy dalej. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu zwycięskim, jak widzimy tutaj Adrian trafia 3 razy, jest niekwestionowanym bohaterem. Awansowaliśmy na 5 miejsce w tabeli, mamy tyle samo punktów co 6 Borussia Mönchengladbach, z którą się zmierzymy. Mamy dokładnie tyle samo bramek na plusie, czyli plus 11, ale my mamy więcej strzelonych, dlatego ich wyprzedzamy. Bo wiadomo, że bardziej liczą się bramki strzelone niż te stracone. Lepiej mieć strzelonych 50 i straconych 0 niż na przykład... Nie, czekajcie, inaczej to powinno być. Lepiej mieć strzelonych 50 i straconych 20 niż strzelonych 30 i straconych 0. Bo wiecie, bardziej się stawia na ofensywny futbol, czyli bardziej się opłaca strzelać bramki, nawet w dużej ilości je tracąc. No ale wiadomo, trzeba i tak zdobywać punkty, bo jak się traci w głupi sposób punkty przez stracone bramki, to to nic nie daje. I okej, to było na tyle, jeśli chodzi o trening. Czeka nas ciężki mecz z Borussią Mönchengladbach, bo wiadomo, jest to drużyna zbliżona do nas poziomem, ale gramy u siebie, więc mamy przewagę, kibice mogą ponieść nas do zwycięstwa i oby tak było. Zaczynajmy to widowisko! Pierwsza szansa dla Borussii Mönchengladbach, Dachu, Hazard, ładnie zagrywa na skrzydło do Hermana, Niemiec rozpędza się z piłką, czy poda, tak jest, podaje do Hazarda. Dachu, świetnie dojrzał tutaj Stindla, Stindl uderza, ale udaje mi się odbić tą piłkę do boku. I obrońcy wyjaśniają sytuację. Christiansen dobrze tutaj podaje, Stindl. Do środka, tu jest Hazard, Rafael, świetna seria podań, Dachu zagrywa do Hermana na skrzydło. Herman jest już w polu karnym, ryzykownie wychodzę, ale udaje mi się odbić tą piłkę i ostrzolek mają pod nogami. I będzie wznowienie gry od autu. Bachui dobrze zagrywa, Halilowicz. Halilowicz biega w pole karne i podaje, tutaj jest Aboubakar Holtby, Kostić i 1-0, fantastyczna seria podań w polu karnym i Kostić nie mógł się pomylić w tak dogodnej sytuacji. Tutaj Halilowicz wbiegł w pole karne, podał do Aboubakara, ten do Holtbiego, a Holtby do Kosticia, który już strzelał do praktycznie pustej bramki. Prowadzimy z Borussią Mönchengladbach 1-0. Jak widzimy, Borussia Mönchengladbach chce odpowiedzieć. Rafael, Kramer, Hazard, Thorgan Hazard przebija się. Podał świetnie do Dachu, Dachu ma idealną sytuację, ale przegrywa ze mną pojedynek. Jeszcze jest przy piłce Herman. Zobaczmy, czy Niemiec wejdzie w udany dribbling. Na razie jest w polu karnym, jest nadal niebezpiecznie, ale ostrzelek odbiera piłkę. Jest kolejna szansa dla Borussii Mönchengladbach. To może być ostatnia akcja meczu. Janczkę, Drmić. Szwajcar dobrze utrzymuje się przy piłce. Josip Drmić tutaj podaje do Kramera. Kramer uderza, no i niestety trafia bramkę. Bardzo dobre uderzenie Niemca w boczną siatkę, techniczne, bardzo precyzyjne. No, może powinienem się trochę lepiej w tej sytuacji zachować, ale zbytnio tutaj nie zawaliłem. Sytuacja sam na sam, bardzo precyzyjne uderzenie, mocne. Było w tym uderzeniu wszystko, co potrzeba, żeby zdobyć bramkę. Borussia Mönchengladbach wyrównuje w praktycznie ostatniej akcji meczu. Niestety. I koniec spotkania, remisujemy 1-1, szkoda straty punktów, bo straciliśmy gola praktycznie w ostatniej akcji meczu. Jak widzimy, Sommer też niepocieszony, Szwajcar też nie grał wybitnego meczu. Jak widzimy, jeden strzał złapany, dwa sparowane, ocena meczowa 6,4, jak dla mnie za niska, plus oczywiście jedna stracona bramka. No kilka interwencji tu ma Szwajcar, no ale... Mógł jeszcze lepiej się zachować na przykład przy sytuacji bramkowej, chociaż tam była bardzo ładna seria podań. No tutaj moja interwencja, no zdecydowanie lepiej Stindl powinien uderzyć, taka jest prawda, bo miał idealną sytuację. Mógł zrobić wszystko, a tak naprawdę nie zrobił nic. Tutaj bramka Kramera, dobre podanie Drmicia,
No i idealnie się tak naprawdę zachował pomocnik Borussii Mönchengladbach. Przyjął piłkę, znaczy nie przyjmował, tylko uderzył z pierwszej piłki. Bardzo mocno, precyzyjnie, techniczny strzał w boczną siatkę. No w takich sytuacjach bramkarz ma mało do powiedzenia, do tego przy moim wzroście, czyli 1,80 m, ciężko jest takie strzały wybronić. Bardzo dobrze zachował się Kramer i należy mu się za ten strzał wielkie pochwały. Jak widzimy, mecz dość wyrównany. Obie drużyny mogły tutaj odnieść zwycięstwo, ale ostatecznie padł remis, czyli został zachowany w tabeli status quo. Jeśli chodzi o oceny, to piłkarzem meczu został Kostić, strzelec bramki, niezły występ Serba. 3 moje interwencje, 8 Sommera, ale głównie wyłapywał dośrodkowania i niczyje piłki. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, tym razem zremisowaliśmy z sąsiadem w tabeli, czyli z Borussią Mönchengladbach. Szkoda straty punktów, ale nadal jesteśmy trochę przed nimi. No jak widzicie, my mamy strzelone 38 bramek, oni 35. Ofensywny futbol się ceni, dlatego my jesteśmy wyżej w tabeli. W następnym materiale czekają nas mecze z Eintrachtem Frankfurt i Kolonią. No chyba, że dostaniemy powołanie do reprezentacji, to by było coś niesamowitego, bo jeszcze w tej karierze nie dostałem powołania do reprezentacji, a bardzo chętnie bym w niej zagrał, bo to jest wiadomo marzenie każdego piłkarza, żeby zagrać w swojej kadrze narodowej. No tutaj jeszcze czas na trening, poczekamy, może dostaniemy akurat to powołanie, kto wie, warto czekać, czasem marzenia się spełniają. I okej, czas na dalszy trening. To jest wiadomo, już formalność, bo ten trening jest banalnie dla mnie prosty. Czasem oczywiście zdarzy się, że wykonam go na B czy na C, ale to jest bardzo rzadkie na szczęście. No bo wiadomo, nie jestem robotem, więc nie zawsze będę wykonywał to na A, ale dużo razy mi się udaje. I okej, przechodzimy dalej. Overall moim zdaniem już jest bardzo dobry, czyli 82. Oby cały czas rósł, bo to jest wiadomo bardzo istotne na pozycji bramkarza. No tutaj większość się udało spełnić. O dziwo nie spełniłem bramek straconych na mecz, bo straciłem 2 bramki, a za dużo interwencji niestety nie miałem przy tym. A wielka szkoda. Tutaj jest jakieś 2 wiadomości, zobaczmy, może powołanie do kadry. Tak jest, wreszcie udało się. Dostaję powołanie do reprezentacji i mam nadzieję, że zadebiutuję w meczu z Austrią lub Portugalią. A może dostanę szans w obu spotkaniach, kto wie. Tak obstawiam, że w jednym, bo najczęściej trener daje jednemu bramkarzowi szansę w jednym spotkaniu, a drugiemu w drugim. Czyli w następnym odcinku gramy z Eintrachtem, Austrią lub Portugalią. Zobaczymy, w którym meczu dostaniemy szansę. Oczywiście w odcinku będą 2 spotkania. A ja już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!